Pan Pawnucy ma 21 lat i zgłosił się na SOR z powodu tachykardii do 180 na minutę. Od czego zacząć u tego pacjenta? W każdym przypadku tachyarytmi zaczynamy właśnie od oceny stabilności hemodynamicznej. Pacjent niestabilny będzie się kwalifikował do pilnej kardiowersji elektrycznej, co jednak dokładnie definiujemy pod hasłem niestabilność hemodynamiczna. Algorytm Europejskiej Rady Resuscytacji definiuje niestabilność hemodynamiczną jako jeden z czterech stanów. Wstrząs, omdlenie, niewydolność serca, niewydolność krążenia. I o ile omdlenie i niedokrwienie serca są w miarę oczywiste, o tyle wstrząs i niewydolność serca to terminy tyleż podobne, co nieprecyzyjne. Co dokładnie się pod nimi kryje? Odpowiedź znajdziemy po dokładniejszym wczytaniu się w wytyczne. Wstrząs oznacza hipotensję oraz objawy z układu współczulnego, takie jak bladość skóry czy pocenie się. Niewydolność serca to obrzęk płuc. Jeśli dotyczy lewej komory, i przepełnienie żyłszejnych, jeśli dotyczy komory prawej. Muszę przyznać, że nie podoba mi się ten opis. Mimo, że jestem fanem wytycznych resuscytacji, to pozwól, że zaproponuję ci swój własny sposób na zapamiętanie, co oznacza niestabilność hemodynamiczna. Opiera się on na znanym i lubianym, przynajmniej przeze mnie, podziale niewydolności krążenia według Forestera. Objawy niewydolności serca dzielimy według niego na objawy zastoju i objawy małego rzutu. Objawy zastoju, czyli przepełnienie żył i obrzęk płuc autorzy nazwali niewydolnością serca. Wstrząsem natomiast nazwali objawy małego rzutu, czyli niskie ciśnienie tętnicze i objawy z układu współczulnego. Z objawów małego rzutu wyodrębnili niedokrwienie dwóch krytycznych narządów. Niedokrwienie mózgu nazwali omdleniem, a niedokrwienie mięśnia sercowego na szczęście nazwali po prostu niedokrwieniem mięśnia sercowego. A więc zanim rzucimy się na naszego pacjenta z defibrylatorem bądź adenozyną, oceńmy najpierw stan ogólny i wydolność krążeniową. Jak szybko i sprawnie to zrobić? Niedokrwienie mózgu wykluczymy po prostu rozmawiając z pacjentem podczas wywiadu. Pytanie o ból w klatce i EKG wykluczy nam niedokrwienie mięśnia sercowego. Dwie cechy niestabilności hemodynamicznej, czyli niedokrwienie serca i omdlenie, odhaczone. Zostało nam wstrząs i niewydolność serca, czyli mały rzut i objawy zastoju. Na wstrząs, czyli mały rzut, składają się hipotensja i objawy związane ze skórą. Dlatego sprawdźmy ciśnienie tętnicze, nawrót włośniczkowy, dotknijmy i obejrzyjmy skórę. We wstrząsie może być zimna, blada i lepka. Co z niewydolnością krążenia, czyli zastojem? Kluczem jest tutaj pozycja siedząca. Jeżeli w tej pozycji wypełnione są żyły szyjne, podejrzewać możemy niewydolność prawy komory. Natomiast jeśli pacjent będzie się upierał, żeby w pozycji siedzącej pozostać i za nic w świecie nie będzie chciał się położyć, to możemy podejrzewać obrzęk płuc. Jeżeli tak jest, to nie próbuj go kłaść na siłę, możesz zamienić niewydolność serca. Na zatrzymanie krążenia. Skoro pacjent już siedzi, to warto go osłuchać, a może tam być cała orkiestra, nie, nie tylko trzeszczenia. Coraz więcej popularności zyskuje też USG, które niektórzy wieszczą jako następce stetoskopu. No i została jeszcze jedna sprawa, o której nie wolno nam zapomnieć. Mam na myśli ocenę układu oddechowego. Przyspieszony oddech i duszność może być objawem krążeniowym. Natomiast niska saturacja może wystąpić w obrzęku płuc. Oczywiście interpretacja badania nie jest zero-jedynkowa i często bywa niejednoznaczna. Trzeszczenia nad płucami mogą być znaleziskiem zupełnie nieistotnym, a pacjent może być tak przerażony całą sytuacją, że zaprezentuje całą gamę objawów z układu współczulnego. Musimy jednak mieć jakiś pomysł na to, czego szukamy. A jak w badaniu zaprezentował się pan Pafnucy? Nie znaleźliśmy u niego żadnych cech niestabilności krążeniowej, na pytanie odpowiada logicznie i neguje ból w klatce. Pozostaje nam zrobić EKG, a losy naszego pacjenta poznasz w kolejnym filmie z tej serii. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli ci film się podoba, to kliknij proszę łapkę w górę. I do następnego razu. A więc zanim wrzucisz, natomiast pytanie o. Yy,